Jan Paweł II. Teologia ciała. Znaczenie pierwotnej jedności mężczyzny i kobiety. Ciąg dalszy. Stale nawiązujemy do tej rozmowy Chrystusa Pana z Faryzeuszami, w której pytany o nierozerwalność małżeństwa skierował swoich rozmówców do pierwszych rozdziałów księgi rodzaju odwołał się do początku człowieka. i właśnie w czasie tych audiencji od pewnego czasu środa po środzie analizujemy ten początek, to znaczy te pierwsze rozdziały księgi rodzaju, w której jest opisane stworzenie człowieka i powołanie go do tej szczególnej wspólnoty, którą ma tworzyć jako Mężczyzna i kobieta. Używamy wyrazu wspólnota, chociaż nie jest on całkiem współmierny do wyrażenia użytego przez Sobór Watykański II, komunio, komunio personarum, wspólnota osób. Otóż, jedność, którą stanowią na gruncie tego samego człowieczeństwa mężczyzna i kobieta stanowi podstawę tej właśnie wspólnoty, tej właśnie komunii osób, do której są powołani nie tylko w sposób szczególny w małżeństwie, ale także poniekąd w całej ludzkiej egzystencji. W całokształt ludzkiej egzystencji to co męskie i to co kobiece wnosi jak gdyby szczególną treść, szczególną wartość. To są myśli, które rodzą się w nas wówczas, kiedy czytamy te pierwsze dwa rozdziały księgi rodzaju. Kiedy słyszymy, jak na widok pierwszej stworzonej kobiety, ten pierwszy mężczyzna daje wyraz swojej radości, może więcej niż radości. Radość ta ma swoje uzasadnienie w fakcie, że wreszcie w tej osobie znalazł podobną sobie pomoc, właściwą dla siebie pomoc, jak mówi Biblia. Ta pomoc ma znaczenie właściwie metafizyczne. Pomocą jest człowiek dla człowieka przez samo swoje człowieczeństwo, przez sam osobowy charakter swojego bytu. Otóż te słowa zasługują na częste odczytywanie i na głębokie rozważanie, jeżeli mamy również spojrzeć właściwie w świetle słów Chrystusa na tę wielką rzeczywistość, jaką jest powołanie małżeńskie mężczyzny i kobiety. To krótkie streszczenie dzisiejszej konferencji. Libro la Idąc za opowiadaniem Księgi Rodzaju stwierdziliśmy, że definitywne stworzenie człowieka polega na utworzeniu jedności dwóch istot. Ich jedność oznacza nade wszystko tożsamość natury ludzkiej. Dwoistość natomiast ukazuje to, co na podstawie tej tożsamości stanowi męskość i kobiecość człowieka stworzonego. Ten ontologiczny wymiar jedności i dwoistości ma jednocześnie znaczenie aksjologiczne. Z tekstu wersetu 23, drugiego rozdziału Księgi Rodzaju i z całego kontekstu wynika jasno, że człowiek został stworzony jako szczególna wartość wobec Boga, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, ale także jako szczególna wartość dla samego człowieka. Po pierwsze, ponieważ jest człowiekiem. Po drugie, ponieważ kobieta jest dla mężczyzny, i na odwrót, mężczyzna jest dla kobiety. Podczas gdy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju wyraża tę wartość w formie czysto teologicznej i pośrednio metafizycznej, to rozdział drugi odsłania, że tak powiem, pierwszy krąg doświadczenia przeżytego przez człowieka jako wartość. To doświadczenie jest wpisane już w znaczenie pierwotnej samotności, i potem w całe opowiadanie o stworzeniu człowieka jako mężczyzny i niewiasty. Związły tekst 23 wersetu drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, który zawiera słowa pierwszego człowieka na widok stworzonej kobiety, wziętej z niego, może być uważany za biblijny prototyp pieśni nad pieśniami. Jeśli możliwe jest odczytać wrażenia i wzruszenia poprzez słowa tak odległe, można by zaryzykować powiedzenie, że głębia i siła tego pierwszego i pierwotnego wzruszenia człowieka mężczyzny wobec człowieczeństwa niewiasty, jednocześnie wobec kobiecości drugiej istoty ludzkiej, wydaje się być czymś jedynym i niepowtarzalnym. In w ten sposób znaczenie pierwotnej jedności człowieka poprzez męskość i kobiecość wyraża się jako przezwyciężenie granicy samotności, i jednocześnie jako afirmacja w odniesieniu do obojga istot ludzkich tego wszystkiego, co w samotności jest konstytutywne dla człowieka. W opowiadaniu biblijnym, samotność jest drogą prowadzącą do tej jedności, którą, idąc za Soborem Watykańskim II, możemy określić jako wspólnotę osób. Jak już stwierdziliśmy poprzednio, człowiek w swojej pierwotnej samotności zdobywa świadomość osobową w procesie odróżnienia się od wszystkich istot żyjących animalia, i jednocześnie w tej samotności. Otwiera się w stronę istoty podobnej do Niego, którą Księga Rodzaju określa jako odpowiednią dla Niego pomoc. To otwarcie decyduje o człowieku, o sobie nie mniej, raczej może jeszcze bardziej niż samo odróżnienie. Samotność człowieka w opowiadaniu jachwistycznym ukazuje się nam nie tylko jako pierwsze odkrycie znamiennej transcendencji właściwej osobie. Lecz także jako odkrycie stosownej relacji do osoby, i stąd jako otwarcie i oczekiwanie na komunie osób. Można by tutaj użyć także słowa wspólnota, gdyby nie było ogólne i nie miało tak wielu znaczeń. Komunia mówi więcej i z większą dokładnością, ponieważ wskazuje właśnie na tę pomoc, która w pewnym sensie wypływa z samego faktu istnienia jako osoba obok osoby. W opowiadaniu biblijnym ten fakt staje się sam przez się istnieniem osoby, przyjąwszy, że człowiek w swojej pierwotnej samotności był już w pewien sposób w tej relacji. Jest to potwierdzone w sensie negatywnym właśnie poprzez jego samotność. Prócz tego, komunia osób mogła ukształtować się tylko na podstawie dwoistej samotności mężczyzny i kobiety. Albo jako spotkanie w ich odróżnieniu od świata istot żyjących, animalia, które dawało obojgu możliwość bycia i istnienia w szczególnej wzajemności. Pojęcie pomocy wyraża także tę wzajemność w istnieniu, której żadna inna istota żyjąca nie mogłaby zapewnić. Nieodzowne dla tej wzajemności było wszystko to, co konstytutywnego zakłada samotność każdego z nich. I z tego powodu także samopoznanie i samookreślenie, czyli podmiotowość i świadomość znaczenia własnego ciała. Opowiadanie o stworzeniu człowieka w pierwszym rozdziale stwierdza od początku i bezpośrednio, że człowiek został stworzony na obraz Boży jako mężczyzna i niewiasta. Opowiadanie w drugim rozdziale natomiast nie mówi o obrazie Bożym, ale odsłania w sposób sobie właściwy, że całkowite i definitywne stworzenie człowieka, poddanego najpierw doświadczeniu i pierwotnej samotności, wyraża się w powołaniu do życia w owej komunii osób, jaką tworzą mężczyzna i niewiasta. W ten sposób opowiadanie jachwistyczne zgadza się z treścią pierwszego opowiadania. Jeżeli na odwrót chcemy wydobyć także z opowiadania tekstu jachwistycznego pojęcie obrazu Bożego, możemy wtedy wyprowadzić wniosek, że człowiek stał się obrazem i podobieństwem Bożym nie tylko poprzez swoje człowieczeństwo, lecz także poprzez wspólnotę osób, jaką mężczyzna i niewiasta tworzą od początku. Funkcja obrazu polega na odzwierciedlaniu tego, kto jest pierwowzorem, na odtwarzaniu swojego prototypu. Człowiek staje się obrazem Boga nie tyle w chwili samotności, ile w chwili wspólnoty. Jest ono istotnie od początku nie tylko obrazem, w którym odzwierciedla się samotność osoby, która rządzi światem, lecz także i istotnie obrazem niezbadanej boskiej komunii osób. W ten sposób drugie opowiadanie mogłoby także przygotowywać do zrozumienia trynitarnego pojęcia obrazu Boga, chociaż ono pojawia się jedynie w pierwszym opowiadaniu. Jest to oczywiście nie bez znaczenia także dla teologii ciała, raczej może stanowi nawet najgłębszy aspekt teologiczny tego wszystkiego, co można powiedzieć o człowieku. Tajemnicy stworzenia, na podstawie pierwotnej, i konstytutywnej samotności swojego istnienia, człowiek został obdarzony głęboką jednością tego wszystkiego, co w nim po ludzku i przez ciało jest męskiego, i co w nim, tak samo po ludzku i przez ciało, jest kobiecego. Na to wszystko od początku stąpiło błogosławieństwo płodności, połączonej z prokreacją ludzką. W ten sposób znajdujemy się niejako w samym rdzeniu rzeczywistości antropologicznej, której na imię ciało. Słowa wersetu dwudziestego trzeciego, drugiego rozdziału Księgi Rodzaju mówią o niej wprost i po raz pierwszy w następujących słowach Kość z moich kości i ciało z mego ciała. Człowiek mężczyzna wypowiada te słowa, jak gdyby tylko na widok niewiasty mógł zidentyfikować i nazwać po imieniu to, co w sposób widzialny czyni ich podobnymi do siebie, i jednocześnie to, w czym przejawia się człowieczeństwo. W świetle uprzedniej analizy wszystkich ciał, z którymi człowiek wszedł w kontakt i które on określił pojęciowo, dając im nazwy, animalia. Wyrażenie ciało z mego ciała nabiera właśnie tego znaczenia. Ciało ukazuje człowieka. Ta zwięzła forma zawiera już to wszystko, co o strukturze ciała jako organizmu, o jego żywotności, o jego szczególnej fizjologii płciowej, itd. będzie mogła w ogóle powiedzieć ludzka wiedza. W tym pierwszym wyrażeniu człowieka mężczyzny, ciało z mego ciała, jest także zawarte odniesienie do tego, przez co ciało jest autentycznie ludzkie i stąd do tego, co określa człowieka jako osobę, czyli jako istotę, która także w całej swej cielesności jest podobna do Boga. Ci dunque quasi nel midollo stesso della realtà antropologica nome è Znajdujemy się zatem niejako w samym rdzeniu rzeczywistości antropologicznej, której na imię ciało ludzkie ciało. Jednakże, jak łatwo zauważyć, jest to rdzeń nie tylko antropologiczny, lecz także istotnie teologiczny. Teologia ciała, która od początku jest związana ze stworzeniem człowieka na obraz Boży, staje się w pewien sposób także teologią płci. Lub raczej teologią męskości i kobiecości, która tutaj w Księdze Rodzaju ma swój punkt wyjścia. Pierwotne znaczenie jedności poświadczone przez słowa z Księgi Rodzaju, rozdział drugi, werset 24, będzie miało w objawieniu Bożym szeroką i daleką perspektywę. Ta jedność poprzez ciało i będą oboje jednym ciałem, posiada wieloraki wymiar. Wymiar etyczny, który zostaje potwierdzony przez odpowiedź Chrystusa daną faryzeuszom, Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 19, a także wymiar sakramentalny, ściśle teologiczny, co potwierdzają słowa Świętego Pawła z listu do Efezjan, rozdział trzeci, które odnoszą się także do tradycji proroków. Jest tak dlatego, ponieważ ta jedność, która się urzeczywistnia poprzez ciało, Wskazuje od początku nie tylko na ciało, lecz także na wcieloną wspólnotę osób communio personarum, i tej wspólnoty od początku się domaga. Męskość i kobiecość wyrażają dwojaki aspekt somatycznej konstytucji człowieka. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. I prócz tego wskazują przez te same słowa z Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 23. Na nową świadomość sensu własnego ciała, sensu, który można powiedzieć polega na wzajemnym wzbogaceniu. Ta właśnie świadomość, przez którą człowieczeństwo kształtuje się na nowo jako wspólnota osób, wydaje się stanowić warstwę, która w opowiadaniu o stworzeniu człowieka i w zawartym w nim objawieniu ciała. Jest głębsza od samej struktury somatycznej jako mężczyzny i kobiety. W każdym razie ta struktura jest przedstawiona od początku z głęboką świadomością cielesności i płciowości ludzkiej, i to stanowi nieodzowną normę dla zrozumienia człowieka na płaszczyźnie teologicznej. Dla